Karkonosze to nie tylko fascynujące piękno gór i niezwykłej urody pejzaże. Ich prawdziwym skarbem, bo przecież skarbem jest najczęściej to, co występuje naprawdę rzadko, są unikatowe rośliny. W Karkonoszach rośnie ich całe bogactwo. Lecz działalność człowieka trwająca w tych górach przez setki lat spowodowała, iż wiele z nich było krytycznie zagrożonych wyginięciem. Na tak rozległym terenie przetrwało na przykład, uwaga, 200 osobników goryczuszki polnej, tylko 20 osobników przetacznika alpejskiego, czy jedynych 10 stanowisk dzwonka karkonoskiego. Tym skrajnie rzadkim roślinom, których lista obejmuje około 100 gatunków, pospieszył na ratunek Karkonoski Park Narodowy. W Jagniątkowie został utworzony Karkonoski Żywy Bank Genów, czyli szkółka roślin zielnych, rzadkich i zagrożonych z terenu Karkonoszy. Ratowanie ginących gatunków rozpoczyna się wyprawą, podczas której specjalista botanik musi odnaleźć, co często nie jest łatwe, zagrożoną roślinę dla pozyskania z niej nasion. Mikroskopijne ziarenka układane są pieczołowicie w specjalnym kiełkowniku. Po paru tygodniach czekania oraz prób sprawdzających, w jakich warunkach zechcą zakiełkować, pojawiają się pierwsze efekty. Z nasion wyrastają delikatne i kruche siewki, które nie tylko często cieszą oko swym fantazyjnym kształtem, lecz są przede wszystkim długo oczekiwanym zwieńczeniem żmudnych i czasochłonnych badań. Maleńkie rośliny trafiają w początkowym okresie wzrostu do nowoczesnej szklarni, która jest dla nich swego rodzaju inkubatorem. W pełni zautomatyzowany system kontroluje w niej temperaturę, precyzyjnie reguluje i dawkuje ilość wody, której potrzebują rośliny, a nawet steruje stopniem nasłonecznienia. W następnym etapie rośliny przenoszone są do tuneli foliowych, w których rosną czasami nawet przez kilka lat, aż do pozyskania z nich nasion. W tunelach, prócz zabiegów pielęgnacyjnych prowadzonych jak w normalnym gospodarstwie ogrodniczym, systematycznie poddaje się je badaniom i kontroli. Botanicy oglądają uważnie rośliny i pobierają próbki, które później są starannie analizowane pod kątem chorób i innych zagrożeń. Cały ten długi i trudny proces przynosi jednak fantastyczne efekty. Ta roślina to skalnica śnieżna. Wyobraźcie sobie, że w Polsce występuje jedynie w Karkonoszach i to w ilości 7 osobników. Tutaj natomiast rośnie ich już kilka tysięcy. I gatunek można uznać za uratowany. Można zadać sobie pytanie, czy gatunek aby na pewno został uratowany. Mamy kilka sztuk w górach, kilka tysięcy sztuk na szkółce. Tu w ręce trzymam kilkaset tysięcy nasion skalnicy śnieżnej. I teraz nasuwa się pytanie, co dalej z tym wszystkim się dzieje. No oczywiście my staramy się wprowadzać te gatunki z powrotem i na ich naturalne stanowiska, które mają po kilka centymetrów kwadratowych. Są to wąskie półki skalne występujące na pionowych ścianach, bardzo trudno dostępne. No i musimy wykorzystywać do tego odpowiednie techniki. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest mieszanie tych nasion z wodą i wstrzykiwanie w te pionowe skały, tak aby później nasiona sobie naturalnie znalazły odpowiednie warunki do skiełkowania i tworzyły nowe populacje. W ramach projektu Żywy Bank Genów powstało również sztuczne torfowisko, odtwarzające jedną z największych osobliwości Karkonoszy, czyli mokradła występujące w niedostępnych, wysokich partiach gór. 1,5-metrowej grubości warstwa torfu, 2 systemy nawadniania powierzchniowego oraz jeszcze jeden dodatkowy skryty pod powierzchnią zapewniają warunki dla powstania na sztucznym grzęzawisku grubego kobierca,
utkanego aż z 12 gatunków mchów i ponad 30 gatunków roślin naczyniowych. Można tu w bezpiecznych warunkach nie tylko prowadzić badania nad zbiorowiskami wysokogórskich torfowisk, ale i udostępniać je odwiedzającym, dla których takie doświadczenie jest ciekawym przeżyciem. Z myślą o nich przygotowano również alpinarium, gdzie można usłyszeć ciekawostki, a przede wszystkim poznać różne właściwości wielu kolejnych fascynujących roślin, z jakich karkonosze słyną. Ich wyjątkowość i odrębność na tle innych gór całej Europy Środkowej jest niezwykłym dziedzictwem. Zachować je dla przyszłości nieuszczuplone to bitwa, którą karkonoski żywy bank genów powoli zaczyna wygrywać.